Siema Arce Świry, siema kolego, posłuchaj, ja urodziłem się generalnie w 73 roku, to były całkiem inne czasy, czasy komuny, ale pomimo wszystko rodzice kupowali mi fajne zabawki, miałem od małego dziecka pełno zabawek takich sterowanych na kabel, jak to kiedyś były, jeszcze to nie były na przykład takie elektryczne, że silniki były elektryczne, tylko wystarczyło skręcić, tam jeszcze były na przykład z tego pudełka z bateriami szła linka, tak, i tam linkę takim kółkiem, jak się przekręciło, to pewnie tam koła skręcało, przynajmniej skręt był proporcjonalny, a nie zero-jedynkowy, jak teraz w tych zabawkach. Ale pierwszą zabawkę RC to miałem taki radziecki Unohot. To był bodajże 78 czy 9 rok, taki na gąsienicach. To radio to takie wielkie było z wyciąganą anteną i tam nie było takich manetek, tylko jeszcze to było na potencjometry. I to było bardzo fajne, chociaż jak to ruskie psuło się. Posłuchaj, potem ze sterowanych modeli to był 83 rok. Do tej pory go mam. Widzicie to zresztą tutaj. Ciotka z moja babcia z Francji od mojej ciotki przywiozła mi właśnie to. Samochód zdalnie sterowany razem z motorówką zdalnie sterowaną. Jedno i drugie było na radio. Posłuchajcie, w 83 roku, mając coś takiego, wychodząc na dwór, jeszcze pływając po jakichś tam stawach tu na Zwodzie i tak dalej, to ja byłem mistrz świata i okolic. Posłuchajcie, mniej więcej coś takiego wtedy mieć, to jakbym teraz, nie wiem, Ferrari zaczął jeździć po mieście, czy czymś w tym stylu. No takie były czasy. Miałem pełno, mówię, właśnie takich jakichś zabawek sterowanych, tylko wtedy na kabel. I miałem, to były takie pierwsze moje zabawki RC. Później też jeszcze coś tam miałem. Potem mój brat, 10 lat młodszy, sporo miał. A potem zacząłem się bawić w RC w 2008 roku. Mam po prostu... Uwielbiam zabawki takie sterowane od małego dziecka. To zawsze tak za mną jakoś chodziło. Więc to mówię, no takie moje pierwsze zabawki RC, bo modele to się zaczęło, mówię, w 2008 roku. Także co? Jak wam się podobało, zapraszam, polubcie, dajcie serducho, a na ten czas wszystkiego najlepszego wam życzę i sayonara, robaczki.